Daj, daj, zbódrów kadetem teraz Pijana pani prokurator i pijany pan policjant Wpadli do rowu samochodem Pan, który napluł na policjanta na interwencji Został skazany na 70 lat pozbawienia wolności No i zagubienie policyjnych dokumentów Ja jestem Bagiet, były policjant Zapraszam was na policyjny przegląd tygodnia Jasna cholera Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, Sierżant Bagieta z tej strony i witam Was w kolejnym policyjnym przeglądzie tygodnia. Zaczynamy z newsami. No niestety przestawiamy znowu licznik na zero, jeżeli chodzi o licznik policyjnych wpadek, ponieważ jak czytamy, pijana kobieta wpadła do rowu. Nieoficjalnie, to prokurator z Radomia. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku z udziałem pijanej kobiety. Nieoficjalnie wiadomo, że to prokurator z Radomia. Trafiła do aresztu. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu, Agnieszka Borkowska, potwierdziła portalowi TVP Info, Info, że w sobotę doszło do zdarzenia, w którym uczestniczył jeden z prokuratorów z okręgu radomskiego, bardzo dyplomatycznie powiedziane. Trwają czynności, bliższych informacji nie udzielamy, dodała prokurator. Prowadzone jest śledztwo z artykułu 178a paragraf 1 kodeksu karnego, kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, każe ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Co ciekawe, pani prokurator została zatrzymana. Pewnie zaraz powiecie, no ale jak to została zatrzymana, siedzi w areszcie? Jak prokuratorzy przecież mają immunitet, nie da się ich tak o zatrzymać. No właśnie. Otóż nie. Jeżeli są zatrzymani na gorącym uczynku i zadecyduje tak jakiś przełożony, to można. Jak czytamy dalej? Portal podaje, że prokurator z Radomia wjechała samochodem do rowu. Po zbadaniu alkomatem okazało się, ma 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Trafiła do policyjnego aresztu. Teraz grożą jej 2 lata więzienia. No słuchajcie, 2 promile w wydychanym powietrzu to nie jest, że rano sobie wstaliście na kacu, jeszcze Was coś tam trzymało, tylko 2 promile to już trzeba chlać. Albo bezpośrednio przed wejściem do auta, albo trzeba chlać parę dni, po prostu jest przepita. O szczegółach sprawy poinformował dziennikarz TVP Cezary Gmys. Z jego relacji wynika, że kobieta początkowo odmawiała poddania się badania alkomatem. Słuchajcie, odmowa poddania się badaniu alkomatem to jest klasyka przy pijanych kierowcach. Ja zatrzymywałem pijaków, którzy jeździli gdzieś tam, prowadzili samochód, siedzieli za kółkiem i bardzo często się zdarzało, że odmawiają badania alkomatem, co tak naprawdę na ich jest tylko na nich niekorzyść najczęściej, bo z krwi wychodzi więcej po prostu. Jest więcej czynności do zrobienia. Może jest to troszeczkę bardziej czasochłonne, ale nic to nie Zmienia, ponieważ pobranie krwi jest przymusowe. O tym, że kobieta trafiła do aresztu pomimo chroniącego immunitetu, zadecydował fakt przyłapania jej na gorącym uczynku. W tej sytuacji szefowie Radomskiej Prokuratury zarządzili zatrzymanie jej w areszcie policyjnym. Skorzystali z przepisu, który pozwala na zamknięcie prokuratora chronionego immunitetem, jeśli został zatrzymany na gorącym uczynku, dodał Gnys. Dajcie znać, co sądzicie w ogóle o tym, że prokuratorzy mieli immunitet. Ja akurat tutaj jakoś nie oponuję przeciwko temu. Immunitet jest po coś, tak? Immunitet jest po to, żeby nie dało się gdzieś tam, nie wiem, pozamykać ludzi politycznie na przykład po, tak po prostu, więc myślę, że akurat to jest dosyć potrzebna instytucja, no ale w tej sytuacji myślę, że decyzja jak najbardziej słuszna ze strony przełożonych pani prokurator, że pani prokurator poszła od razu do pierdelka go i tam będzie oczekiwać sobie na proces. pójdę do więzienia. No ale ja tutaj dwa niusy połączyłem w jeden, ponieważ nie tylko pani prokurator zaliczyła w topę, chociaż tyle dobrze, że pierwszy news nie jest o Policjancie, ale jak czytamy. Pijany policjant spowodował kolizję autem ochrony. W ogóle autem ochrony. What the fuck? I uciekł do lasu. Miał dwa promienie alkoholu. No to jest ciekawa sprawa, ponieważ pijany policjant spowodował kolizję samochodem ochrony, którym kierował, nie wiadomo czemu kierował samochodem ochrony, a ochroniarz siedział na miejscu pasażera. Co? Nie wiem, może kolega mu się dał karnąć, chociaż patrząc po tym, że jest ta jariska, to chyba no nie są to jakieś fajerwerki. To nie wiem, czym ten chłop musi jeździć, skoro robi na nim wrażenie, że pojedzie sobie jariską. Jak mówi dalej nam kurier poranny, pijany policjant spowodował kolizję na ulicy Ciołkowskiego w Białym Stoku i zaczął uciekać pieszo. W lesie zatrzymał go jeden ze świadków zdarzenia. Pracownik firmy ochroniarskiej również oddalił się z miejsca wypadku przed przyjazdem służb. Chodzą suchy, że zatrzymali go funkcjonariusze Biuro Interwencji Obywatelskich. Hehe, <laughs> pozdro dla kumatych. To jest ustawa! Do tego niecodziennego zdarzenia doszło w poniedziałek, tuż przed godziną 10 na ulicy Ciołkowskiego w BM-stoku. Według wstępnych informacji, jakie uzyskaliśmy z KW PSP w BM-stoku, na miejsce wysłano dwa zastępy straży, które zabezpieczyły miejsce zdarzenia i musieli użyć hydraulicznego sprzętu, aby wydobyć z rozbitego auta zakleszczonego kierowcę. Według relacji świadków, nieumundurowany policjant. Kurwa, był po służbie, no to jak miał być umundrowany? Kierował samochodem firmy ochroniarskiej. <grywa> Obok siedział pracownik tej firmy. Auto jechało z dużą prędkością ulicą, ulicą Ciołkowskiego od ulicy Wiadukt w kierunku wiosennej. Pędziło prawym pasem do skrętu w prawo, który następnie przychodzi w zatoczkę autobusową. Gdy zatoczka się skończyła, samochód uderzył w inne auto, a następnie ściął słup oświetlony w pobliżu przystanku. Tak się nie robi. Ale teraz co ciekawe: pan policjant nie został do mnie, tylko zaczął po prostu stamtąd sobie uciekać. Świadkowie całego zdarzenia chcieli udzielić pomocy kierowcy, ale ten zaczął uciekać. <grywa> Podobnie jak jego pasażer. Jeden ze świadków ruszył w pogoń za kierowcą i udało mu się zatrzymać po bliskim lesie. Pasażer zniknął bez śladu. Jeżeli chodzi o wypowiedź rzecznika prasowego, to ta jest bardzo lakoniczna, mówią tylko oni, że w tej chwili mogę jedynie potwierdzić, że w zdarzeniu brał udział policjant nie z naszego powiatu i znajdował się pod wpływem alkoholu. Mówi Malwina Trochimczuk, oficer prasowy z KMPBM stoku. No, ostatnio tych zdarzeń z pijanymi policjantami, którzy prowadzą samochody, jest masa. Słuchajcie, taki policjant może się od razu pożegnać z pracą. To już macie na samym wstępie. Czy to Prowadzenie pod wpływem alkoholu na wykroczenie, czyli poniżej pół promila, czy było na przestępstwo, czyli pół promila i wyżej, no to, to jakby nie ma znaczenia tutaj z pracą żegnasz się od razu. Nie znam ani jednego przypadku policjanta, który nawet prowadząc gdzieś tam na lekkim cyku, w sensie tam do tego pół promila i yy, został przyłapany, zostałby dalej w służbie. To jest na tyle medialna sprawa, zawsze się robi, że no pijany policjant zawsze wylatuje z roboty, nawet jak jesteś na szkoleniu zawodowym podstawowym. Zresztą ostatnio była taka sytuacja w Kielcach, że tam policjant z Łódzkiego, który właśnie jest na szkoleniu zawodowym podstawowym, znaczy teraz już nie jest, bo już nie jest policjantem, gdzieś, gdzieś tam też, na chyba na trzeźwym poranku wpadł, nie to, że jakąś kolizję zrobił, ze służbą się pożegna. Zresztą bardzo dobrze. No, jeżdżenie po pijaku to jest chyba największa głupota. No, może nie największa, ale jedna z największych głupot, jakie, mogę, jakie możesz zrobić. Dość. A zanim przejdziemy dalej, zapraszam do wsparcia mojego profilu na Patronite, Będziecie mieli link w opisie odcinka. Tam macie różne progi, którym możecie wesprzeć moją twórczość, jeżeli oczywiście będziecie mieli na to ochotę. No i teraz też pan z News'a. Tutaj jest już News nie z naszego kraju, tylko z UEZA. No, gdzie mógł taki wyrok zapaść, że ktoś tam znieważył policjanta czy na niego napluł i dostał 70 lat pozbawienia wolności. W ogóle kosmos. Jak cholera. Polsad News.pl. na policjantów podczas zatrzymania. Został skazany na 70 lat więzienia. To jest troszeczkę clickbaitowy news. Tutaj z. Muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o Polsat News, bo to nie było tylko za naplucie na policjanta, tam jeszcze chyba była czynna napaść czy naruszenie nietykalności. Jak czytamy, mieszkaniec Teksasu został aresztowany za przemoc domową. Właśnie, to już macie pierwszą rzecz. Podczas policyjnej interwencji 36-latek wszczął awanturę, a następnie oplu mundurowych. Zastawianie oporu przy zatrzymaniu, znieważenie funkcjonariuszy, sąd skazał go na 70 lat więzienia. Nie wiem, czy jest takie przestępstwo jak znieważenie funkcjonariusza w Stanach. To chyba bardziej chodzi o naruszenie nietykalności tym napluciem. Larry Pearson został aresztowany w maju w miejscowości Lubok w Teksasie. Na policję zgłosiła się ofiara 36-latka, która stwierdziła, że napastnik groził jej bronią palną i kilkukrotnie uderzył ją w twarz. Mundurowie odnotowali w raporcie, że osoba poszkodowana miała na twarzy liczne obrażenia. Więc ja myślę, że to jest troszeczkę nie wiem, złe tłumaczenie, czy złe podejście do tego artykułu, który został przetłumaczony przez Polsat News i gdzieś tam zamieścili to jako news. Wątpię w to, żeby ktoś skazał typa na 70 lat, nawet w Stanach, tylko i wyłącznie za to, że napluł na gliniarza. Słuchajcie, tutaj macie tak: przemoc domową to jest jedno. No, macie to znieważenie faktycznie, czy tam naruszenie tykalności, stawianie oporu, ale oprócz tego chłopie jeszcze jej groził bronią palną, uderzył ją w twarz. Więc oprócz przemocy, naruszenie tykalności jakiejś osoby, czy tam te, te battery, jak to się nazywa, w Stanach pewnie jeszcze nielegalne posiadanie broni palnej. Ja myślę, że to był jakiś wyrok taki zbiorczy, to nie był wyrok tylko za napluczenia policjanta. No nie wierzę w to, w każdym razie czyta się to fajnie. No. Jest to budujące, że ktoś włapał taką działę gdzieś tam za... A tak na policjantów, tak? No słuchajcie, to, że ktoś na nas napluje i nic wam się tak nie stanie fizycznie, bezpośrednio, to nie znaczy, że nic wam się nie stanie potem. Ślina może być na przykład, y, może pochodzić z jamy ustnej, która jest uszkodzona, może tam być krew. A krew jest bardzo zakaźna, jeżeli chodzi o przenoszenie wirusa HIV na przykład, czy jakichś innych niebezpiecznych drobnoustrojów i tutaj myślę, że to zagrożenie dla policjantów jest realne, więc wcale nie dziwię się wyrokowi, ale jest on zaskakujący. No i dalej zostajemy w klimatach zagranicznych, ponieważ i dalej zostajemy w Stanach Zjednoczonych. I będę wam teraz mówić o bardzo nietypowej kradzieży, ponieważ jak czytamy na RPPL, kłopotliwy łup złodziei z Filadelfii. Ukradli 100 tysięcy dolarów, ale w 10 złotówkach. Ogarniacie to, jakie to musi być rozczarowanko, jak robicie jakiś napad gdzieś i chcecie ukraść jakąś grubą pęgę i mówić, a, 100 tysięcy dolarów. No, 100 tysięcy dolarów to ja podejrzewam, żeby się zmieściło na tej części tego stolika od, nie wiem, tego. Mojego głośniczka, to tutaj by się ułożyło 100 tysięcy dolarów, i kradniecie ciężarówkę z 10 centówkami. Jakie to musi być rozczarowanie tych złodziei! No i co teraz zrobić? Spierdalać, czy próbować ukraść łup? No ja bym jednak chyba uciekał, bo po pierwsze, nawet jeżeli by kradli ten łup, to bardzo ciężko byłoby tu spieniężyć. Musieliby wymieniać te 10 centówki albo płacić z nimi cały czas. To płacenie może by jeszcze przeszło, jeżeli robiliby to mądrze, ale jeżeli zaczęlibyście wymieniać cały czas te 10 centówki, to na pewno jest jakoś rejestrowane, to potem policja by do Was doszła, kto w takim i w takim czasie, na tym i tym terenie, wymieniał na przykład bardzo dużą ilość 10 centówek. Także myślę, że nawet jeżeli by to ukradli, to bardzo szybko by władze do tego doszły i by ich po prostu zatrzymali. Teraz mam news pozytywny, ponieważ w Warszawie. Miała miejsce zasadzka przed kawiarnią. Na widok policjantów życzyli się do ucieczki. Jak czytamy? Policjanci ze śródmieścia oraz komendy stołecznej zatrzymali trzech mężczyzn, którzy na koncie mieli kradzieże i przemyt ludzi. Wszyscy byli poszukiwani listami gończymi. Zasadzka zorganizowano przy kawiarni. Fajnie się ogląda i czyta takie spektakularne akcje policji, tym bardziej, że zasadzki yy, to nie jest łatwa sprawa. No to jest po pierwsze duża, duża cierpliwość ze strony policjantów, przygotowanie operacyjne trzeba było tych ludzi wytropić. Wiecie, że akurat w tym i w tym momencie będą o tej o tej godzinie. Yy, Gdzieś tam nie wiem, pili kawę, czy jedli śniadanie, trzeba na nich czekać, trzeba odpowiednie siły i środki zapewnić, czyli i ludzi, i jakiś sprzęt techniczny, żeby do tego doszło. No i tutaj się udało. Jak czytamy dalej, po ustaleniu czasu i miejsca, w którym miała się spotkać cała trójka, kolejną bardzo ważną rzeczą było dokładne zaplanowanie akcji. Tak jak mówiłem. Biorąc pod uwagę osoby, z jakimi będą mieli do czynienia policjanci, wszystko musiało być dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Policjanci zorganizowali zasadzkę w pobliżu jednej z kawiarni w centrum Warszawy i cierpliwie czekali aż pojawią się tam figuranci. Zatrzymanie mężczyzn było bardzo dynamiczne. Poszukiwanie na widok policjantów rzucili się do ucieczki, jednak już po chwili zostali dogonieni i obezwładnieni. Dwaj 30-latkowie i ich 22-letni kompan byli kompletnie zaskoczeni tym, co się stało. Kurde, 22-latek już takie grube przestępstwa na koncie. Przemyt ludzi, kradzież, no trochę sobie posiedzi. No i to jest strasznie przykre, że ktoś tak postanawia sobie zmarnować najlepsze lata życia. Nie, nie jestem sobie w stanie wyobrazić, bo to jest tak. Pali tak? no tak? Chcącemu nie dzieje się krzywda, trzeba było nie kraść, i nie przemycać ludzi. Ale to jest też tragedia nie tylko jego, tylko jego rodziny, Jakieś tam nie. Wiem, nie wiem, czy miał partnerkę, czy dzieci, ale potencjalnej partnerki, potencjalnych dzieci, także popełniając przestępstwo i skazując siebie na taką drogę życia, czyli przestępcy, wybierając sobie taki zawód, przestępcy, no to skazujecie też swoją rodzinę na jakieś tam takie, nie wiem, napiętnowanie społeczne, no i na nieszczęście, no bo nie zobaczą sobie swojego syna, męża, nie wiem, chłopaka przez, podejrzany długi czas. Przemyt ludzi to nie jest lekki zarzut. Nie. No niestety mamy kolejną wtopę policji, niestety znowu w Warszawie. Jak czytamy, trwają policyjne poszukiwania w Warszawie, zbiegów w kajdankach. I ja w ogóle poruszałem już tego newsa w moim nowym filmie o tym, dlaczego zbóje uciekałem policji, dlaczego policjanci nie podejmują pościgów. Generalnie chłop był skuty... I uciekł policjantom. Dam sobie rękę, ucień, żeby był skuty z przodu, bo jeżeli by skuty byłby z tyłu, tak jak Pan Bóg przykazał, to by nie doszło do tego. Natomiast, no, WP.pl podaje nam takie informacje. Na terenie ochoty trwają działania policyjne, działania poszukiwawcze. Na chwilę obecną nie podajemy szczegółowych informacji, mówi sierżant sztabowy Jakub Pacyniak z Ochockiej Komendy Policji. A chodzi o to, że policjanci szukają mężczyzny, który miał być doprowadzony do prokuratury, ale nagle zbiegł. Nie wiem, czy został odnaleziony, bo szczerze mówiąc, tej sprawy nie śledziłem już potem. Jeżeli gdzieś tam dotarliście do informacji to dajcie znać w komentarzach. No ale co czeka policjantów? No policjantów na pewno czeka postępowanie dyscyplinarne i podejrzewam postępowanie dyscyplinarne ze stwierdzeniem winy tych policjantów. W takiej sytuacji, kiedy macie doprowadzanego jeszcze do prokuratury zatrzymanego chłopa, który już jest w Waszej dyspozycji po jakichś tam czynnościach, jest skuty i on Wam ucieka, no to tutaj nie ma zmiłuj. To powiem Wam, że myślę, że żaden prawnik Wam nawet nie pomoże. Nie wybronicie się z tego, nie ma takiej możliwości. To jest pajda i to pewnie grubak pajda. Myślę, że w innych czasach, jeżeli będę dalej było tak, na przykład, nie wiem, 10 lat temu czy 15 lat temu, to by ich po prostu wywalili z tej policji no i tak by się to skończyło. No teraz nie można sobie pozwolić na takie ruchy kadrowe i na 100% tych policjantów nie zwolnią, jeżeli nie mają na koncie już jakichś takich przypałów. Myślę, że z trzynastką, z jakimiś awansami mogą się pożegnać. Czy zwolnienie z pracy byłoby adekwatne do wagi czynu? Myślę, że nie. Myślę, że wcześniej przesadzało się w drugą stronę. Ale jakaś kara, no niestety, no, ja dalej mówię i będę to wałkować. Dlaczego policjanci, szczególnie ci starsi kują ludzi z przodu? To jest proszę się o kłopoty. Z przodu możesz uciec. Jesteś w stanie uciekać, nawet pracować rękami. Z tyłu nie uciekniesz, nawet jak zaczniesz uciekać, w końcu się wypierdolisz. No nie ma takiej opcji. To po pierwsze, a po drugie, będziesz uciekać dużo wolniej, jeżeli jesteś z tyłu, bo właśnie nie możesz robić tych wymachów rękami, nie możesz przenosić normalnie masy ciała i twoja ucieczka jest skazana na porażkę. No i teraz bardzo przykry news, ale też ciekawy news. Jak czytamy na Super Express, wiem, że to nie jest najlepsze źródło wiedzy, ale tam to znalazłem. Jest proces takiego pana, który postanowił odebrać życie dziewczynce kiedyś. No i teraz tak. Obrona chce umorzenia ze względu na stan psychiczny sprawcy. Natomiast prokuratura chce zaostrzenia wyroku, bo pan został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie po 30 latach. Prokuratura chce po 40 latach, a obrona chce w ogóle umorzenia sprawy. Nie wiem właśnie o co chodzi. Także mamy dwie, to, dwa totalnie inne pomysły na wyrok i na poprowadzenie całego procesu, bo obrona chce umorzenia ze względu na stan psychiczny, a prokuratura chce kompletnie czegoś innego. Wszystkich uspokajam, że nawet jeżeli sprawa tego pana byłaby umorzona, bo zaraz będzie w komentarzach, a re bagieta, w ogóle chłopa chcą wypuścić, chłopa co życie odebrał dziecku i w ogóle co to za państwo prawa, tak, ale nawet jeżeli by mu to umorzyli, to gwarantuję wam, że ten pan już nie wróci do społeczeństwa, osadzą go pewnie w jakimś tam ośrodku zamkniętym i on sobie będzie siedział tam, także... To jest też taki trochę clickbait, bo ludzie często o tym nie mówią właśnie w newsach. Dziennikarze o tym nie mówią. Fajnie się to sprzedaje, że tam chłop, taki gruby przestępca zostanie wypuszczony, bo mu umorzą sprawę, bo jest chory psychicznie. No tak, no zostanie mu umorzona ta sprawa, ale to jest potem takie trochę ciche odizolowanie tego człowieka. A ten człowiek najczęściej trafia do jakiegoś zakładu zamkniętego i już nigdy na wolność nie wyjdzie, będzie na lekach i. Tyle. Myślę, że w tej sytuacji będzie podobnie, jeżeli w ogóle obronie się uda ich linia działania. Słuchajcie. Wręczyca Wielka uniknął więzienia przez 13 lat. Policjanci znaleźli go w skrytce na węgiel. No, pomysły osób poszukiwanych są niesamowite. Ja kiedyś chłopa wyciągałem z szafy, wyciągałem chłopa z piwnicy przez takie małe okienko. Cuda, cuda się dzieją na służbie. Naprawdę, jeżeli chodzi o poszukiwane, możecie mi ufać. 64-latek ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości przez 13 lat. W ogóle ogarniacie przez 13 lat żyć w stresie, ukrywać się przed kimś, to jest. Masakra. Zmieniał wygląd, miejsca pobytu. Dzięki pracy policyjnego zespołu mężczyzn znaleziono w wytypowanym wcześniej budynku. Na widok mundurowych ukrył się w pomieszczeniu na węgiel. Poszukiwany wyszedł z niego w policyjnych kajdankach. I to powiem wam, że on nie był jakoś, nie wiem, kurde, ukrywać się tyle. Nie był poszukiwany za jakieś grube rzeczy, znaczy grube, nie grube, no ale nie były to, nie wiem, zamach na prezydenta. Słuchajcie, 64 latka szukano za przywłaszczenie mienia oraz oszustwo. Miał do odbycia zasądzone 4,5 roku więzienia i żyć tyle. W takim stresie dla 4,5 roku jeszcze pewnie by wyszedł wcześniej. I teraz jest gruby news, ponieważ mamy do czynienia z żołnierzem, który usiłował zatrzymać taksówkę, kiedy kierowca ominął padł strzał. Były żołnierz z zarzutami. Policjanci z Łodzi zatrzymali 33-latka, który strzelił z broni palnej do taksówki. Jak informuje prokuratora, to były wojskowy, który posiada pozwolenie na broń. Z informacji śledczych wynika też, że mężczyzna wcześniej oddał kilka strzałów. Mogło to być narażeniem dla innych osób, których dotychczas nie udało się ustalić, wskazuje prokuratora. 33-latek usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia. Sąd mężczyznę. Za na 3 miesiące. Zarzut prokuratury jest ciekawy, jest bardzo niski, jest śmiesznie niski do wagi czynu, który pan popełnił. Nie wiem, dlaczego prokuratora zadecydowała się na taką kwalifikację prawną czynu. Jakieś tam narażenie na niebezpieczeństwo, no dyskusyjne bardzo. Tutaj mogło się stać milion różnych rzeczy i tak dalej, ale mamy ciekawe to o tyle, że bardzo rzadko dochodzi do takiej sytuacji. Kiedy sprawcą jest legalny posiadacz broni palnej, takiej normalnej centralnego zapłonu. Najczęściej, jeżeli dochodzi do jakichś tam strzelanin, powiedzmy, że jakiś strzał na mieście, ja też miałem do czynienia z takimi interwencjami, to jest po prostu czarny proch, który możemy sobie iść do militariów i kupić, nie wiem, rewolwer czarnoprochowy, możemy kupić sobie czarny proch i mieć broń bez zezwolenia palną dalej, tak? Która może zrobić dużo większą krzywdę nawet niż, niż taka broń centralnego zapłonu, a tutaj mamy normalnie taki. Prawdziwy, pełny, powiedzmy, pistolet z prawdziwego zdarzenia z, ze zwykłym nabojem, taki jak znamy. Jestem ciekawym wyroku, ale jeżeli prokuratura wnioskowała coś takiego, to myślę, że nie będzie wysoki. No i na końcu ostatni news z naszej czołóweczki, czyli tajemnicze zaginięcie policyjnych dokumentów. Zostały je na skrzynce na listy. Sprawa zaginionych dokumentów budzi ogromne emocje wśród policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Nic dziwnego, zawierały one między innymi 27 wniosków z danymi funkcjonariuszy starających się o pożyczkę. Ja pierdzielę, ogarecie, to, że chcecie sobie pożyczyć siano gdzieś tam ze związków, bo jest takie coś, KAKAOPENIE. nie? Ta coś tam koleżeńska kasa... Nie wiem, whatever, mojej starej pijany. I Wasze dane wyciekają, bo ktoś chce zapomniał ich zabrać ze skrzynki na listy. Jeszcze większe kontrowersje budzi fakt, że jak informuje gazeta wyborcza, do zniknięcia koperty z dokumentami przyczynił się szef policyjnych związkowców. Przypadkowo zostawiający je na skrzynce na listy w kamienicy, w której mieszka. Ja mam do związków podejście ambiwalentne, ponieważ trochę mi pomogli, jak miałem gdzieś tam jakąś strakę mówię tutaj głównie o ich bardzo dobrym zresztą prawniku który jest równocześnie policjantem i radcą prawnym ale to mój kolega, także ja jeszcze go znałem sprzed związku, myślę, że i tak by mi pomógł no ale pomogły mi, nie mogę, nie mogę powiedzieć z drugiej strony, jak ja widzę jak oni piją tą samą wódkę na tych samych imprezach z kierownictwem policji, to co oni mogą zmienić, tam idą takie wały pod stołem, że przecież dajcie spokój, to jest śmieszne nie wiem, czy tak jest na co dzień, ale, no jak widzę, a szczególnie już jak widzę to NSZZP, policjantów. Nie mówię o Solidarności, bo akurat byłem w tych drugich związkach. Więc nie ukrywam, że mam jakąś drobną satysfakcję, że przydarzyło się to akurat temu padło, ale nie komuś innemu. No i jestem ciekaw, jak się to teraz zakończy, bo podejrzewam, że to nie jest taki zwykły policjantek, co tam se chodzi jeździ na interwencję, tylko to jest jakaś grubsza ryba, może nawet oficer. Jestem bardzo ciekaw, czy ten pan wyłapie jakąś grubą pajdę, taką, jakby wyłapał zwykły. Policjant. Jak ja bym był na miejscu tych policjantów, to bym się zmówił na jakiś pozew cywilny. Nawet jeżeli ta sprawa upadnie gdzieś tam w sądzie, jakieś nie wiem, jakieś przestępstwo, to. No bo kurde, to są jednak twoje dane, tak? A w takim wniosku to nie są dane na zasadzie imię, nazwisko, data urodzenia, tylko tam jest PESEL, tam są wszystkie inne dane, podejrzewam, łącznie z numerami dokumentów. No i to już jest gruba lipa, umówmy się. Nie chciałem, żeby moje dane gdzieś tam sobie krążyły razem z takimi newralgicznymi jeszcze danymi, bo tam imię, nazwisko to tam jest dupa, ale reszta to już, jest, to, już jest, to już jest gruba sprawa. Dajcie znać, co wy sądzicie o tych wszystkich newsach. Ja zapraszam na mojego Twitcha, gdzie streamuję gierki, również policyjne, właściwie głównie policyjne, na przykład LA Noir, 911 Operator. Przymierzam się teraz do 112 operatorów. Zapraszam na moją grupę na Facebooku, gdzie możemy pogadać na różne, różne policyjne tematy. Wrzucam tam różne policyjne newsy, na mojego Instagrama, gdzie codziennie prowadzę policyjny blog informacyjny. Tam macie wszystko na bieżąco, również, no, w większości również te informacje. Trzymajcie się i hej.